No dobra, witajcie wszyscy, drodzy widzowie. Jak już dawno obiecałem, ponieważ była ankieta dotycząca, jaki zrobić kolejny filmik. No i wybraliście. Co prawda tylko 3 głosy, ale nieważne. Liczy się, że się muszę z tego teraz wywiązać, także będzie to odcinek pod tytułem Czym odżywiam mojego psa? Jak widzicie, przygotowałem tutaj wszystko, czym karmię. Smakołyki również są. Także będziemy powoli zaczynać. Nie wiem od czego. Myślę, że najpierw chyba zacznę od karmy, którą jest Brit Care. No i tam się załapała jeszcze kitka. Także piesek i kitka żyją razem w zgodzie. Kitka po prostu cały czas śpi. Praktycznie jej nie widuje. No dobra, to zaczynamy. Jak już mówiłem wcześniej, daję psu tą karmę z Brit Care. Także ja z niej jestem bardzo zadowolony, pies też, zresztą widać, że nie głoduje chłopak. Składniki wkleję wam, zrobię zdjęcie i ile powinniśmy dawać swojemu psu, też wam zrobię zdjęcie i będziecie mogli sobie przeczytać, ale ja jestem naprawdę z niej bardzo zadowolony. To jest karma, którą naprawdę mogę polecić. Nie wiem, czy tylko dla borderów, ale myślę, że dla innych psów również. Także jestem bardzo zadowolony, pokażę wam teraz, jak wygląda. Karmę mam w 2 pojemnikach. W jednym zawsze przygotowuję sobie więcej, żeby nie targać taki wielki worek każdego dnia. Więc tutaj gdzieś 2 kilo wchodzi z takiej wielkości. Tak. Smaczna, nie? Jest takiej wielkości, tak że naprawdę i zapach, wygląd. Psu smakuje, jak widać. Zawsze sobie przygotowuję wcześniej. No i każdego dnia odmierzam tutaj 250 gram, ponieważ daję swojemu psu 250 gram. Także mam już na zawsze na kolejny dzień przygotowane, żebym nie musiał odważyć. Oczywiście odważam na wadze wszystko. Jest tam waga 250 gram. Oprócz tego jeszcze dostaję smakołyki, o których będzie w dalszej części filmu. Karma mokra. Więc karmę mokrą daję mu też. Daję mu 400 gram. Także puszka ma 800 gram, także na 2 razy. Tej daję przez 5 dni, tą daję przez 2 dni. Tą albo tą, albo tą. Myślę, że to nie ma wielkiego znaczenia, aż czy zje dla malucha, czy dla dużego psa. To się różni chyba tylko procentem mięsa. To jest 71% mięsa, a w tych jest chyba 64%. Ale i w zapachu, i mają dużo kawałków mięsa. Tu zawsze sobie piszę datę ważności, bo mam tych puszek chyba z 40 na zapas. No więc no zawartość ma naprawdę fajną. Jestem też zadowolony z tej karmy. Mogę ją też polecić. Oczywiście jak ma pies alergię na kurczaka, to wiadomo, nie kupujemy kurczaka. No, mojemu psu akurat nie szkodzi. I nawet mu smakuje, nie? Smakuje ci karma twoja? Mokra? Smakuje ci twoja karma, nie? Tak, dobra, przechodzimy dalej. Następnie, z czego korzystamy, to jest olej z łososia. Dawkowanie to jest podane 1 łyżeczka mała na 10 kg. To, że Monio ma 30 kg prawie. Także dajemy mu 3 łyżeczki. Wcześniej kupowałem w takich małych butelkach, ale jak taka mała butelka 10 euro, a 5 litrów kosztuje 20 euro, to logiczne, że wolę kupić taki duży karnisterek. No i oczywiście tutaj sobie daję, żeby lepiej dozować wygodniej, bo tutaj jest w tym miareczka taka mała, ale to się później klei, leje się źle, także wolę mu pompować i mieszam mu to oczywiście z takim czymś. W sumie mam 2 puszki tego. Dlaczego 2? Już wyjaśniam, ponieważ jedna jest dużo tańsza czasem niż ta. One czasem mają podobną cenę, ale jak ta jest na promocji, to kupuję tą, jak ta jest na promocji, to kupuję tą. Składnik mają taki sam, 20% tego z tych muszli, nie wiem jak to się nazywa dosłownie, ale to jest glikozaminoglikany z mięsa omułka nowozelandzkiego, coś takiego. Na co to jest? To jest na dobre na kości i na
No, już wiem, nastawy. Zapomniałem, jak to się nazywa po polsku. Także jest to dobre nastawy. To, że pies potrzebuje trochę ruchu czasem i jest dosyć aktywnym psem, chociaż nie zawsze, no to mu już daje od 3 lat. Dawkowanie jest 2-3 łyżeczki na 30 kg, 2 łyżeczki do 30 kg. Ja mu daję 10 gram, bo tam pisało, że jedna łyżeczka to jest około 5 gram, więc daję mu 10 gram. No i mieszam to z tym olejem z łososia. Oczywiście talerzyk ma swój, nie jemy z tego talerzyka, żeby nie było. Także odmierzam mu, mieszam razem i daję mu zawsze z rana, każdego dnia. Także dostaję to każdego dnia, takie bomba witamin. Ja na to mówię witaminki zawsze, także Monia jak słyszy witaminki, to wie, o co chodzi. No tak, chciałbyś coś dostać, nie? Zaraz pan skończy nagrywać, to dostaniesz coś. No więc teraz czas na smakołyki, na nagrody, nie Monio? Lubisz nagrody? Jak jesteś grzeczny, to dostajesz, nie? Jak jesteś niegrzeczny, też dostajesz. Ale ty jesteś zawsze grzeczny. No więc nagrody. Co mu daję? Takie, ja mówię na to kiełbaski z Orlando. 75% mięsa mają. Są w różnych smakach. Jeszcze jest chyba w zielonym opakowaniu. Dlaczego mu daję? Dlatego, że po pierwsze lubi to, po drugie uważam, że jest dosyć dobro ma zawartość. 75% mięsa. No i oprócz tego jeszcze cena też, bo chyba za taki cały listek chyba około euro się płaci. Także jest to jeden z ulubionych jego smakołyków. No i drugie smakołyki kupujemy coś takiego. U nas jest Fresnap, w Polsce jest to chyba Maxi Zoo teraz. Są to takie nadziane. No tak, no ale to nie było dla ciebie. Tu w środku jest jakieś mięso, jakieś odżywcze składniki. Zawsze czytam przed zakupem w ogóle, jaka jest zawartość w środku. No trzymaj. Tak. Także smakołyki mu też daję. Kilogram chyba kosztuje 3,90 za kilogram. Wcześniej było za 2,99, ale wiadomo, inflacja podrożało. No z głównych smakołyków to właśnie dostaję to i w sumie te kiełbaski. Nie? Teraz będziesz nas tutaj pilnował, nie? Otworzyliśmy smakołyki. Jesteś tutaj, obżartuchu. Dobra. Kolejna rzecz to jeszcze żwacze. Jakoś tak coś nazywa. Co prawda już tutaj resztka. Także nie mam wam jak dokładnie pokazać, ale też to lubi sobie gryźć. Raz na jakiś czas kupuję taki wielki worek. To jest chyba kilogram. Kosztuje coś koło 13 euro. W tym Fresnapie Maxizo tak zwanym. Bardzo ma to nieprzyjemny zapach, ale no jak pies lubi to, to dlaczego nie? Powiem szczerze, że wcześniej codziennie mu dawałem jeden kawałek, to przez jakiś czas nie chciał jeść. Później zrobiłem mu przerwę i teraz dalej konsumuje. No wygląda to niezbyt apetycznie, no ale jak psu smakuje. Co dalej? Dalej to poroże jelenia. Jak widzicie, to są już resztki, które nie daję swojemu psu, bo nie chcę, żeby po prostu się zakrztusił, połknął. No wiadomo, do czego by to doprowadziło. Także odkąd go mam, jest tego naprawdę już sporo. Nawet nie wiem, czemu to odkładam. Po prostu jakoś tak, nie wiem, tak chyba mamy, że człowiek myśli, a jeszcze się przyda i zostawia w opakowaniu. No i ma teraz takie duże, wielgachne poroże, uwielbia. Dlaczego mu daje? Dlatego, żeby czyścił sobie zęby. I jeszcze jakieś składniki są odżywcze. Nie powiem wam dokładnie, co jest, chociaż czytałem już tyle razy. O, tak jak mówiłem zawsze wcześniej, przed podaniem czegokolwiek sprawdzam, czy może, czy nie może. Żeby później nie robić mu niepotrzebnych jakichś bólów brzucha, żeby nie miał wiadomo czego. Także uwielbia to, gryzie. To było naprawdę bardzo długie. Myślę, że tyle zjadł od świąt przez miesiąc czasu. Także naprawdę bardzo dużo tego zjadł. Jaki jest koszt tego? Ja kupuję to na eBayu za 200 gram, chyba płacę 14 euro, coś koło tego, to jest gdzieś takiej długości. I no jak widać, już opędzlował kilka. Więc jak mu smakuje, to czemu nie dawać? Wcześniej mu kupowałem z drzewa kakaowego taką
jakby gałąź, nie wiem jak to powiedzieć, ale chwila, moment, na dywanie całym tutaj były resztki sprzątania dużo, więc przeczytałem, że poroże jelenia i naprawdę smakuje mu, gryzie, zęby czyste, spyska mu nie śmierdzi. Także ja jestem zadowolony i on również. No to jeszcze chciałem dodać tylko, że w naszym mieszkaniu stosujemy klatkę. I stosujemy jej po to, że tam psa zamykamy na długie godziny i pies tam siedzi i się męczy, bo na pewno zaraz będą takie wpisy. Ale stosuję ją po to, że na przykład jak jemy, to pies idzie do klatki. Monio, idź do siebie. Idź do siebie. I się połóż. Tak. Właśnie tak to wygląda. Jak spożywamy posiłek, pies idzie do siebie, nie jest to żadna dla niego kara. On się czuje tam bezpiecznie. Także nawet w nocy, jak wstaje do pracy o 4 czy o 5, to pies po prostu śpi u siebie. Oczywiście nie zamykam go na noc i nie śpi tak, tylko klatkę ma otwartą. To jest jego azyl. Wie, że ta krzywda mu się nie dzieje. Zawsze dostanie jakieś smakołyki, nagrody, kiełbaski. Nie? Kiełbaski, bułeczki. Tak. I wie, że to jest swój azyl. Także polecam taką klatkę, bo naprawdę jest przydatna. No i chyba byłoby na tyle. Nasłuchujesz? Tak. No to jak widzieliście, już czym odżywiam mojego psa. Także nie wiem, czy się podobało, czy się nie podobało. Jak się podobało, to zapraszam do zostawienia tej pierdółki, łapki do góry, do subskrypcji, do komentowania. No i co? Do następnego odcinka. Następny odcinek będzie, jeszcze nie wiem o czym, coś wymyślimy. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Cześć!